Siema. Z racji, że jest mało odcinków, nie będę nagrywał już nic. Nie, żartuję. Lecimy z tematem kolejnym. Znowu robota, na razie nie ma co jeździć. Trzeba pracować. Więc odpalamy czerwoną bestię. Czerwona bestia stoi. Ostatnio miałem z nią problemy. Zobaczymy, czy się udało naprawić, czy nie. Mianowicie, no mam parę problemów. Wyszło. Zwolnica mi tutaj jedna puszcza, bo widać, że troszeczkę jest zlane. Puszcza mi troszeczkę olejku. I łożysko, tak jakby deczko, coś nie tak jest. Ale to zrobimy. Tu mi trochę puszcza koło siłownika, bo tu nie ma żadnej uszczelki koło tego dziadostwa, tutaj nie ma w ogóle żadnej uszczelki danej, no i spod tego, jak jest większe obciążenie, jak dobrze się rozgrzeje traktor, to troszeczkę mam wycieki. I co tu jeszcze mi puszcza? No tyle no. Miałem takie coś, że jak pociągnąłem go trochę na wyższych obrotach, to się zapowietrzał, tak wam powiem. Jak pochodził trochę na dłuższych obrotach, czego to było spowodowane? Myślałem, że już pompa się kończy albo coś, a okazało się, że to wina jest kranika, bo kranik był przekręcony tak, że był w stronę nie wiem, czy to będzie widać, tutaj w stronę tej blachy tutaj, no i nie było otwarty do końca, po prostu nie było otwarty do końca i było tak jakby na połowie kranika otwarte, nie? I na dodatek jeszcze tam jakiś syfek wpadł do środka, nie wiem, co to był jakiś syfek, wpadł, no i przytkał kranik, no i za mało ropy przy wyższym gazie po prostu potrafiał się zapowietrzać. Bo wiem, czy za duże było zapotrzebowanie na ropę, za mało tutaj powietrza, za mało paliwa dostawał, no i się zapowietrzał. No niestety. Tu jeszcze było, trzeba parę śrubeczek dokręcić i po problemie. Dobra, ja to zobaczę, może mi się uda zapiąć samemu. Bez odpalania. Ja by się uparł, to bym to zapiął teraz. Dobra, to chwila przerwy, zapinam. No dobra, wszystko podłączone, wałek. Nie wiem, czy wam wspominałem wcześniej, ale kupiłem sobie przedłużkę do wałka. Nie pamiętam, jaki to jest wymiar, bo to już chwilę na tym robię. Nie na osoba mi tam przedostatnim i ostatnim filmiku skoszenia podesłało właśnie dało taki pomysł, żeby sobie właśnie kupić tą osłonę, znaczy przedłużkę, no i kupiłem, no i jestem zadowolony, tak szczerze powiem, o wiele wyżej mogę dźwignąć. Tak jak pisaliście mi, no zaczepu niestety nie mogę ściągnąć, bo tył jest od 28, przód jest od 330M, no i dlatego nie ma ściągalnego zaczepu. Żeby to ściągnąć, musiałbym tutaj śrubę od tyłu odkręcić i nieopłacalne to jest, tak że wam powiem, odkręcanie, zakręcanie. Może jakbym się chciało, to bym przerobił tutaj tył na jakiś zaczepiany, ale to może w przyszłości. Tyle no, wszystko jest wypodpinane. A propos wad tej maszyny, co mi się tutaj uszkodziło, bo mi się uszkodziło parę elementów, to będzie za niedługo. Łącznik sobie muszę trochę dłuższy kupić do tej maszyny, bo jest ten trochę za krótki i dość sporo gwintu wystaje. Specjalny łącznik do tej maszyny. Muszę odepchać. No dobra, palimy. Czerwoną bestię. Jak w ogóle zapali? Aha, bo braciak zawsze zostawia na biegu. Ja zawsze zostawiam na luzie, bo tutaj nigdzie nie pojedzie. Stacyjkę też mam zepsutą, bo trochę gazu. Dobra. Niech sobie pochodzi, niech się rozgrzeje troszeczkę. Ojej, lakier zarysowany. Nie kopci, nie jeźdź źle. Wcześniej przykapcało,
Ale to mi się wydaje, że przykapcało właśnie dlatego, że do pompy za mało ropy dochodziło. A teraz właśnie widzę, że nawet nie kopci. A i muszę tutaj przeczyścić chłodnicę. Dobra, kilka przerwy. No lecimy na pole! Mam nadzieję, że cokolwiek widać. Maszyna zapięta. Pokosimy dzisiaj to! Prędkość maksymalna na skrzyni od 28 nie jest powalająca. No ale cóż poradzimy, nie? Hamulce też są zarąbiste. Prawie nie trzeba tak pałować i miela dość ostro, dobrze. O, nawet ładnie kosi. Nie pałując. Maszynę wystawiłem tutaj poza koło troszeczkę, o jak widzicie. Troszeczkę poza koło, tak żeby to mielało. I myślę, wydaje, że będzie ok. Włączamy wałek na dwójeczce, delikatny gaz.
ładnie skoszone. Ja jestem zadowolony. Mokrzejszą trawę się kitowo kosi, a taka suchsza tak fajnie miela, jak kosiarko do trawy normalną. Coś jak kosiarka do trawy. Dużo osób mi pisało, że czemu se nie kupiłem tej takiej jakby wielkiej kosiarki do trawy. To jest takie do sadowniczo kosiarka, nie? Czemu tamtego nie kupiłem, a kupiłem mulchera? Takiego, że mulcher zajmuje mniej miejsca, jak położymy go gdzieś pod ścianą albo gdzieś koło płotu, to o wiele mniej miejsca zajmuje, nie? I tak samo miałem takie drzewka, nie drzewka do koszenia. Pewnie jedno i drugie by dało radę, no ale... Pewnie jedno i drugie by dało radę, no ale wiecie. Ja się zdecydowałem na taką maszynę, przetestuję ją dla was. Będziecie widzieć, czy wam będzie się opłacało to kupić, czy kupić tamtą drugą kosiarkę. Pewnie macie obrazek na ekranie.
Dobra, zostawię go, niech za chwilę ostygnie. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Tu będzie trochę kitowo końcówkę dokosić. Tam jest straszny skos. Tam dalej. Tutaj powinienem ładnie dokosić to. Bezproblemowo. Bo to jest ogólnie tutaj, co teraz koszę, to jest sąsiadki. Dokładnie sąsiada, kolegi. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no ale rotacyjno byłoby tutaj ciężko kosić. Nie umie, że nie, nie dałoby się skończyć, tylko było kitowo, no bo pełno takie trawie położone jest. By się zapychała za chwilę. A tutaj przy tym to nie ma żadnego problemu, no nie? Czy będzie, czy nie będzie, no to tam problemu nie ma za bardzo. Dobra, cofniemy się i skoszę ten pas tutaj do końca. Dobra, witam was po krótkiej przerwie. 30 zostawiłem w cieniu, jak sobie trochę chwilę ostygnie. Tak to tu wygląda na chwilę obecną. Były chaszcze po 2 metry i już prawie, że ich nie ma. A na razie sobie zostawiłem, to jest dość duży pochył, a i tak to mi nic nie da. A sobie potem skoszę na spokojnie. No. Jeszcze wystają gdzie nie idzie takie zojtki. Ale to standard jak na taką ilość powalonych kurde harabuździ. To i tak nie jest źle. Mało tego wystaje, powiem wam. 30 daje radę. Jakby była jakaś 60, to kurde by to brało na raz. Ja to biorę na dwa razy, bo to 30 to mocy nie wiadomo ile nie ma. Tu jest strasznie pochyło. Strasznie pochyło jest. Ja takiego dziada ściąłem. Mogę to ściachać do zera, no ale na razie sobie odpuściłem. To jest strasznie, traktor mi pochyla na bok. No. I ten lasek będzie cały do wycięcia wnet. Sąsiadka będzie wycinać, dlatego tutaj jej koszę. Będzie łąka, a nie lasek. No sąsiad, a nie sąsiadka, bo już jest kolegi. No. Tutaj były takie kurde straszne nierówności. No i jak widać wyrównało się. Do równania też jest dobra ta właśnie kurde ten mulcher. Jak się jedzie dość wolno na wysokich obrotach, to jak są jakieś nierówności, to wszystko wyrówna, nie? Kretówki takie większe, wszystko jest ścięte do równa i ziemia rozrzucona. No, ja sobie tutaj zostawię traktorek, żeby troszeczkę ostygnął. I od razu wam mówię, jak będziecie kosić taką dużą trawę, zamiast zabezpieczenia te, wykręćcie sobie te zabezpieczenia i wkręćcie śrubę i skontrujcie śruby. Bo już zgubiłem 6 zabezpieczeń takich. A były te na łańcuchu, to po prostu potrafił trawa chyciła, po prostu odbezpieczyła i wyciągnęła zabezpieczenie. Teraz tak samo, kurde, trawa potrafi te zabezpieczenia mi tu wyciągnąć. No niestety, bo jest zjechane tutaj za bardzo do boku i łatwo wyciąga. Dobrze, że kupiłem sobie ich na zapas trochę, nie? No tyle, no. Cóż mogę więcej podać? No nic, no ja będę kosił za chwilę dalej. Za chwilę dychnę, bo tak w tym słońcu jest aż normalnie porno i duszno. O kurde, aż się wolę. No i cóż, no, może potem jak tu skończę, będę miał trochę więcej siły, to może się za pita jeszcze wezmę i przejadę, przepalę pita. Ustawię ten wreszcie gaźnik. Dobra, koniec, szkoda baterii.